Działalność dwóch konkurencyjnych firm przewozowych na terenie miasta i gminy Ełk to już historia. Warszawski przewoźnik, firma Warbus, wypowiedział po 9 miesiącach umowę gminie Ełk. Miejsce przewoźnika zajmie MZK. Taką wiadomość oficjalnie ogłoszono na konferencji prasowej. Niecodzienny był widok wójta i prezydenta ściskających sobie dłonie, podczas gdy wcześniej współpraca samorządów nie była wzorcowa. Teraz połączył ich wspólny interes. W drugiej połowie lipca dowiedziałem się z pisma kierowanego przez firmę Warbus do wójta gminy Ełk, że firma ta chce zrezygnować ze świadczenia usług na terenie gminy i chce uczynić to bardzo szybko. W związku z tym zaproponowałem panu wójtowi, byśmy spotkali się i zaczęli rozmawiać na temat współpracy w zakresie realizacji transportu gminnego przez Miejski Zakład Komunikacji. Efektem rozmów jest porozumienie pomiędzy miastem i gminą. Na jego mocy gmina nabyła 25% udziałów w MZK. Nowy udziałowiec zapłaci miastu prawie 1,5 miliona złotych w ciągu 3 lat. Można było takie posunięcie wykonać wcześniej, przed zamieszaniem ze zmianą przewoźnika. Z inicjatywą przyjęcia udziałów wystąpiłem w 2007 roku, w marcu, do pana prezydenta, jednak ta inicjatywa nie została podjęta. Dlatego też gmina Ełk ogłosiła przetarg na świadczenie usług do 1 stycznia bieżącego roku. Jest to doświadczenie zarówno samorządu gminnego, jak i samorządu miejskiego. Konflikt pomiędzy samorządami na tle komunikacyjnym odbił się na kondycji finansowej MZK. Oczywiście ten wpływ był, natomiast nie był to wpływ, który powodował, że groziła likwidacja naszej firmie. Natomiast trzeba było się przyzwyczaić do tej konkurencyjności. Firma miejska poradziła sobie. Teraz będzie zatrudniać nowych kierowców. Musi jednak odrobić 200 tysięcy złotych straty. Ujemny bilans spowodowany był pojawieniem się nowej firmy. Każdy przewoźnik zgarnia część pasażerów, tym bardziej, że ten właśnie przewoźnik był nastawiony głównie na realizację usług w mieście, a nie na terenie gminy i to było wyraźnie widoczne, więc chodziło mu przede wszystkim o to, by korzystać przede wszystkim z terenu miasta, a nie z gminy. Przez ostatnie 9 miesięcy autobusy MZK przewoziły ludzi tylko w mieście. Dopiero na prośbę mieszkańców wsi w czerwcu zaczęły kursować do Stradun, Woszczel i Nowej Wsi. Od 1 września powrócą na wszystkie trasy, jakie obsługiwały w 2007 roku. Będą jeździć według starego rozkładu jeszcze sprzed wejścia konkurencji. Z czasem będzie on modyfikowany. Mieszkańcom powrót do starego przewoźnika odpowiada. My wolimy trójkę. MZK jest uczciwe, przyjeżdża co godzinę. I można wejść z wózkiem, nikt nikogo nie wygania, ani jednokrotnie z mniejszych tych autobusów Warbusa. Chcieli ludzie, żebym wysiadała i szła sobie na piechotę. Niejednokrotnie zostałyśmy w ogóle nie wpuszczone, bo z wózkiem Warbus przyjeżdża, malutkie busiki, się ludzie po prostu nie wszyscy mieszczą, nie jeżdżą na czas i niepotrzebne są wycieczki kompletnie po konieczkach, bo nie wiem po co, komu one są potrzebne. Ci panowie, którzy jeżdżą Warbusem, są bardzo niemili, bo nawet nie obniżają tego, co jest dla wózka, żeby można było wjechać. Jeszcze mają pretensje, że za dużo miejsca wózek zajmuje. Teraz z tym dojazdem to różnie jest, Dełku. Zajechać to jeszcze można, ale wrócić to ciężko. Kierowcy też będą mieli większy komfort. Krzysztof Fadrowski uważa, że Warbus nie był groźną konkurencją, ale utrudniał pracę. Z tym na pewno był problem, że sobie na przystankach stawali tak, jak im się podobało. Nie zawsze udostępniali nam wjazd na te przystanki, także z tym był problem na pewno. Ceny biletów w MZK nie zmienią się. Bilet jednorazowy kupowany u kierowcy na terenie gminy będzie wynosił 2,80 zł.